Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku Jak Szybko. Wiem, że wiele z Was ma problem z motywacją, jeśli chodzi o naukę, bo jest dużo więcej ciekawszych rzeczy do robienia, ale uwierzcie mi, to może się zmienić dzięki paru moim wskazówkom, które wprowadzicie już dziś. Po pierwsze, opracuj swój system nauki. Zrób to tak, abyś zasiadał do niej z przyjemnością, a nie z musu. Warto wyciągnąć z lekcji jak najwięcej, abyś później nie musiał w domu nadrabiać tematu. I tutaj też dużo zależy od tego, czy jesteś wzrokowcem, słuchając nauczyciela jednocześnie patrzysz na tekst w książce, preferujesz jak coś jest napisane na tablicy i wtedy lepiej to przyswajasz, czy raczej jesteś słuchowcem, czyli wolisz jak ktoś czyta książki, słuchasz audiobooków itd. Za każde najmniejsze osiągnięcie, przeczytaną lekturę, czy nawet odrobioną pracę domową, nagradzaj się. To będzie sygnał dla mózgu, że lepiej to zrobić, bo potem dostaniesz coś fajnego. Tylko musi być to coś, na co rzadko sobie pozwalasz. Na przykład możesz dłużej pograć w ulubioną grę, albo kupić sobie coś nowego. Ale najgorsze, co możesz zrobić, i wiem to z własnego doświadczenia, wy pewnie też, to odkładać naukę na potem. To bardzo rozleniwia, i w rezultacie nauka jest później mało efektywna, albo w ogóle się jej nie podejmujesz, tylko przeznaczasz ten czas na nic nie robienie. Pomyśl o korzyściach, jakie zyskasz regularnie się ucząc. Na pewno satysfakcję, lepszy humor, bo zminimalizujesz swój stres spowodowany do tej pory brakiem przygotowania. No i oczywiście dostaniesz się później do lepszej szkoły, ale jak widzisz, jest to tylko i wyłącznie inwestycja w Twoją przyszłość. Kiedy masz zamiar zacząć się uczyć, to pozbądź się wszystkich rozpraszaczy, jakie mogą Ci w tym przeszkodzić. Wyłącz telewizor, komputer i przede wszystkim telefon odłóż daleko. No i skup się tylko na tym, bo im szybciej zaczniesz, tym szybciej skończysz. Dopilnuj, aby miejsce, w którym się uczysz, było zawsze czyste. Wiesz, co gdzie leży, jest przyjemniej i od razu nauka jakoś tak łatwiej wchodzi do głowy. Bo czysta przestrzeń to przejrzysty umysł. Nie zapominaj, że podczas nauki bardzo ważne jest nawodnienie, dlatego niech szklanka czy butelka wody zawsze stoi w zasięgu Twojego wzroku. Możesz także wspomóc pracę mózgu i doładować go zdrową przekąską. Świetnie sprawdzą się orzechy lub migdały. Polecam Ci też uczyć się na bieżąco, a pomóc może Ci w tym plan nauki, czyli każdego dnia poświęć godzinkę na inny przedmiot. Nawet jeśli kolejnego dnia wcale nie masz go w planie lekcyjnym. Możesz samodzielnie stworzyć taką tabelkę, gdzie każdy dzień tygodnia przypisany będzie innemu przedmiotowi lub zapisać to sobie w swoim kalendarzu. Trzymaj się go, a zobaczysz, jak świetnie, szybko ułatwisz sobie życie. Jeśli jesteś fanem inspirujących cytatów, to poszukaj takich o nauce. Wybierz te, które najbardziej do Ciebie przemawiają. Wydrukuj i powieś w swoim pokoju, aby być może, ilekroć na nie spojrzysz, Twoja motywacja do nauki wzrośnie. Na koniec powiem Ci, że bardzo motywująca jest również nauka z kimś. Wspieracie się, jeden drugiemu pomoże, jak ma w czymś problem. Możecie nawet ze sobą rywalizować, tylko ważne, aby była to zdrowa rywalizacja i nie wpłynęła na Waszą przyjaźń. I to już wszystkie moje rady. Jak zwykle dajcie znać, czy odcinek Wam się spodobał, a jak tak, to zostawcie łapeczki w górę. Żegnam się, buziaki i pa pa!